cześć kochani, dzisiaj z samochodu. Dlatego, że mamy niezaładną pogodę, raz pada, raz nie, więc dzisiaj ani do lasu, ani gdzieś w plener, ponieważ zmokłabym strasznie, a mam dzisiaj kilka spotkań, więc słuchajcie, bo jeszcze poza tym pracuję, oczywiście. Słuchajcie, mam dzisiaj troszeczkę chrypkę, więc mam zmieniony głos. To na pewno nie jest zmienione montażowo, ale jakby troszeczkę nadrężyłam gardło ostatnio. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważna kwestia. Kwestia niebezpieczeństwa. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć o sugestii od innych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli usłyszycie to ode mnie, to będziecie na pewno troszeczkę się tego wystrzegać i nie pozwolicie sobie jakby tych sugestii do siebie brać i nie będą niszczyć Waszego życia. Czy wiecie, że Wasze sugestie, że sugestie od innych niszczą życie nam wszystkim? Dlaczego? Już Wam daję kilka przykładów. Przypuśćmy, że mamy, ktoś nam powie, jak Ty dzisiaj źle wyglądasz. I wiecie co? Ta osoba pomimo tego, że nie czuje się źle, za jakiś czas idzie do lusterka i sobie myśli, kurczę, co tam jest ze mną, że ja tak źle wyglądam? I co? I nagle źle wygląda. To jest tylko pytanie, jeśli chodzi o wygląd. Druga sprawa, jeśli chodzi o osoby otyłe. Bardzo często osoby otyłe czują się ze sobą źle, ponieważ osoby z zewnątrz sugerują im, że powinny schudnąć, że są za grube, że wiele innych czynników się na to składa, ale od sugestii innych. I taka osoba sobie myśli, ojej, jestem straszna, wyglądam jak potwór, nie chcę tego, nie chcę tak wyglądać. Popada w depresję taka osoba, gdzie ja znam osoby właśnie otyłe, które są szczęśliwe, które nie usłyszały nigdy takiej sugestii, przede wszystkim od swoich rodziców i od innych osób, i są szczęśliwe, i są bardzo otyłe. A druga sytuacja, osoby, które są i te osoby, które są szczęśliwe, otyłe, są bardzo jakby pogodne, mówią kochanego ciała nigdy dosyć, tak? A te drugie osoby, które są jakby przez sugestie innych, nagle się okazało, że popadają w depresję, jest im bardzo ciężko, bo nie potrafią schudnąć, nie potrafią zrzucić, kochają słodycze, nie potrafią się od tego odzwyczaić. Czasami osoby otyłe są otyłe ze względu na to, że biorą jakieś leki, hormony. Oczywiście nic nie można sobie tłumaczyć, że to tylko od leków. Wszystko jest od jedzenia, więc jak za dużo jemy, jak nasz organizm za dużo przyswaja, on przyswaja normalnie, ale my dajemy mu jakby z zewnątrz więcej, no to niestety, ale gdzieś to musi ten ubytek iść. I słuchajcie, sugestia od innych potrafi zniszczyć nam życie. Już Wam mówię, jak to było na przykład na moim przykładzie. Byłam w ciąży i czułam się świetnie, czułam się tego dnia po prostu zmęczona i czułam się naprawdę ogólnie w ciąży bardzo dobrze i spotkałam koleżankę w markecie, byłam na zakupach, spotkałam koleżankę i ona mówi do mnie, ojej Dora, to chyba będzie dziewczyna, bo zabiera Ci urodę, jej, jakieś krosty, jakieś coś, mówi, zabiera Ci urodę. Ja tak mówię, kurczę, naprawdę? Wiesz co, ja nie odczułam tego, raczej myślałam, że dobrze wyglądam, nie? A ona mówi, o nie, coś Ty, mówi, widać od razu, że dziewucha, mówi, bo zabiera Ci urodę. I wiecie co? Ja wróciłam do domu i zaczęłam się sobie przyglądać i przez 3 miesiące od tego momentu, dopóki nie zaskoczyłam, że to była sugestia od innej osoby, ja 3 miesiące w trakcie ciąży walczyłam ze strasznymi krostami, trądzikiem i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że można sobie wytłumaczyć oczywiście, że to hormony i że to ciąża, tak? Ale zaczęły mi wyskakiwać też i różne place na twarzy, przeróżne takie rzeczy. A kiedy zaczęłam myśleć sobie, zmieniłam swój tok myślenia i zaczęłam sobie myśleć, jestem piękna znowu, tak? Jestem, moja twarz zdrowieje, głaskałam się po twarzy i mówiłam, zdrowieje, jestem piękna, mam piękną twarz, mam piękne, to te krosty gdzieś zaczęły uciekać. Kiedy, więc słuchajcie, sugestia od innych, jak dzisiaj nawet moja teściowa, kiedyś powiedzieliśmy jej,
Mamo, jak ty źle wyglądasz. Co się dzieje? Jak ty źle wyglądasz? Oczywiście nieświadomie. Ona poszła na drugi dzień do lekarza. Wiecie, że jeżeli komuś zasugerujecie, że źle wygląda, jeżeli komuś powiecie, że czy ty czasem nie jesteś chory? No to on nie jest chory, ale wiecie co? Za 2-3 dni się rozłoży. Bo zasugerujecie mu, że źle wygląda, zasugeruje mu ktoś, że wygląda na chorego i ten człowiek nagle zaczyna się czuć chory. Słuchajcie, sugestie od innych, sugestie od obcych ludzi, od znanych ludzi nam, bardzo trzeba przed nimi się strzec, ponieważ zwykłe powiedzenie czegoś potrafi, nie wiem, przypuśćmy, dobrze się czujesz ze sobą, nagle ktoś ci powie, że masz, wiesz co, ale masz brzydkie spodnie. I więcej tych spodni nie założysz, bo to zależy jeszcze, czy ktoś potrafi sobie o tą otoczkę wytworzyć, czy nie, i tak jakby blokować te sugestie, bo można je blokować. Ludzie, którzy są troszeczkę bardziej świadomi i wiedzą, co to jest energia, to mogą sobie wytworzyć takie pole energetyczne. Ja to zawsze takie pole energetyczne, które Was chroni. Chroni Was przed wampirami energetycznymi, chroni Was przed właśnie takimi sugestiami. Potraficie sobie z nimi radzić, czyli tak jakby odrzucacie to od razu. I co to znaczy te pole energetyczne dla osób, które w ogóle nie miały styczności z energią? Jak sobie to wyobrazić? Trzeba sobie wizualizować te pole energetyczne. Ja te pole energetyczne wyobrażam sobie zawsze w ten sposób. Kiedyś oglądałam taki film Zmierzch i tam było, to był film o wampirach i tam główną bohaterką była Bella i Bella, kiedy przemieniła się w wampira, dostała taką właśnie moc, jak każdy wampir miał inną moc, ona dostała tą. Dostała taką moc energii, takiej tarczy, którą tworzyła, żeby chronić swoją rodzinę, chronić siebie, chronić kogoś. I wiecie co? I taką tarczę trzeba sobie wytworzyć, zwizualizować przed właśnie takimi sugestiami. Bo sugestie, pomyślcie sobie, czy ktoś w życiu nie powiedział Wam właśnie takiej sugestii, zasugerował Wam, nawet o kimś, wiesz co, ta dziewczyna, to ona źle się zachowuje, ona zawsze robiła tak i tak i powiem Ci, że ona jest nic nie warta. To jest sugestia. A Ty odbierałeś zupełnie inaczej tą dziewczynę, albo odbierałaś i nagle okazuje się, że Ty postrzegasz tą osobę w taki sposób, bo ktoś Ci zasugerował. Więc trzeba się bardzo bronić przed sugestiami, ponieważ one naprawdę niszczą nam życie, niszczą nam nasze myśli pozytywne, potrafią doprowadzić nas do bardzo złego samopoczucia w ciągu dnia. Wystarczy tylko, że ktoś zasugeruje nam coś. Przemyślcie tą kwestię i powiedzcie mi, czy rzeczywiście mam rację, czy rzeczywiście zdarzyło Wam się w Waszym życiu takie coś, bo u mnie, wśród moich znajomych, przy mnie, wokół mojej rodziny zdarzyło się wiele razy takie sugestie. I właśnie nigdzie nie mogłam tego znaleźć, co to jest, jak to można nazwać od tej strony duchowej, świadomej. Nasza podświadomość złe rzeczy od razu jakby od razu bierze do siebie, czyli komuś powiesz, jesteś brzydka. Nasza podświadomość, chociaż nie chce tego, jakby my nie chcemy, ale nasza podświadomość od razu to koduje, od razu. Więc strzeżmy się, kochani, strzeżmy się przed sugestiami. Ja daję Wam dzisiaj w ten ponury dzień mnóstwo buziaków i pozytywnej energii. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.